Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Dzisiaj pokażę wam, w jaki sposób grać, żeby zdobyć szybko samochody, kasę w grze i dużo spinów. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapę w górę oraz subskrypcję, jeśli chcecie więcej takich filmów. W serii Forza Horizon bardzo łatwo jest zdobywać samochody, kredyty, spiny. To praktycznie na każdym kroku wbijasz poziom i masz spina. No ale na początku jest ciężko, bo trzeba zdobyć jakiś swój pierwszy samochód, trzeba, wiesz, jeździć wyścigi, żeby zdobyć kasę, no i jest to czasochłonne, a chcielibyśmy sobie, no, przejechać się tymi fajnymi furkami i chcielibyśmy jakoś zdobyć na nie kasę. Więc jak to zrobić? I od razu wam mówię, że nie trzeba jeździć wyścigów. Na przykład w Forza Horizon 5 za jeden wyścig zdobywasz jakieś 7000 kredytów. Za 7000 kredytów to sobie kupisz skrzynię biegów do swojego samochodu i na tym się temat skończy. Jak teraz zdobyć, nie wiem, w godzinkę kilka milionów na przykład? Zapełnić sobie garaż samochodami i mieć kasę, żeby je tuningować, przerabiać, żeby robić różne fajne rzeczy. Już wam podpowiadam. Pierwsze, na czym musicie się skupić, to są wyspiny. Wyspiny jest to losowanie nagród, z tym, że za każdym razem, kiedy masz wyspina, dostajesz nagrodę. Zawsze jesteś wygrany. Najgorsza nagroda w tym wypadku dla nas to jest na przykład jakiś element garderoby, jakieś ubranie. Na przykład czapka, kurtka albo coś takiego. Najlepiej jak wypadnie nam samochód, najlepiej jak wypadnie nam oczywiście kasa, no i najlepiej, jeśli wypadnie nam też reputacja, bo chyba też czasami wypada nam reputacja z wheelspina. Co teraz zrobić, żeby tych wheelspinów zdobywać najwięcej? Wheelspin dostajesz za każdym razem, kiedy zdobędziesz nowy poziom. Jak teraz zdobywać poziomy? Poziomy najlepiej jest zdobywać poprzez szukanie tabliczek XP. One często są gdzieś przy drodze albo gdzieś poukrywane w lasach, albo gdzieś tam są pochowane, tak żeby można było je zdobyć. Jak dostajesz experience, no to wbijasz bardzo szybko poziom. Te tabliczki mają od 1000 do 5000 expa i 5000 expa praktycznie wbija ci od razu poziom, więc to tak jakbyś zdobył wheelspina. Ale uwaga, tabliczki to nie są główne sposoby na zdobywanie poziomów i wheelspinów. Dla mnie takim głównym sposobem na zdobywanie wheelspinów i poziomów jest farmienie umiejętności. Już wam pokazuję, o co chodzi. Każdy z samochodów ma zestaw tak zwanych perków i w tych perkach są różne rzeczy, bardzo często są właśnie wheelspiny i czasami są nawet super wheelspiny, gdzie masz 3 losowania naraz i możesz dropnąć dużo lepsze nagrody, no i 3 razy więcej z jednego losowania. Czasami nawet w niektórych samochodach, w perkach są 2 super wheelspiny, które możesz zdobyć. Niektóre też samochody posiadają na przykład punkty doświadczenia, czyli możesz otworzyć sobie perki jakiegoś samochodu i okaże się, że w tych perkach jest doświadczenie. I oczywiście pierwsze, co musisz zrobić, to doświadczenie odebrać, bo to tak jakbyś wbił kolejny poziom i po chwili okazuje się, że już możesz sobie otworzyć kolejnego wheelspina. Z kolejnego wheelspina masz samochód albo kasę, kasę możesz wydać na kolejne samochody i tak dalej, i tak dalej. No więc teraz przechodzimy do głównego punktu naszego programu. Jak szybko zdobywać punkty umiejętności w Forzie Horizon 5? I odkryłem bardzo prosty, uniwersalny sposób, który myślę, że każdy z was ogarnie. Musicie znaleźć sobie w swoim garażu najszybszy samochód, jaki macie. Jeśli nie macie jakiegoś szybkiego samochodu, no to postarajcie się go jak najszybciej albo zbudować, po prostu stuningujcie jakiś najszybszy samochód, jaki macie, do maksa. Dajcie mu opony wyścigowe, mogą być to na przykład sliki. I najlepiej, jeśli ten samochód będzie ulepszony też pod kątem zdobywania punktów. Niektóre samochody mają w perkach coś takiego, że szybciej buduje ci się mnożnik punktów. Na przykład moje Sesto Elemento ma coś takiego, że mogę szybciej budować sobie punkty umiejętności. Mnożnik znaczy się, no nie? I bardzo szybko mogę sobie zdobyć mnożnik 5 razy,
ilość tych punktów, które nabije. Bardzo, 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 bardzo szybko. I warto to zrobić, bo ten mnożnik jest ekstremalnie ważny, żeby tych punktów zdobywać jak najwięcej. No i teraz co robimy? Bierzemy sobie nasz samochód, jedziemy na offroady, w miarę tam, gdzie są równe w miarę tereny i w miejscu, gdzie możemy sobie staranować dużą ilość rzeczy, gdzie jest dość pofałdowany teren, żebyśmy też mogli robić sobie hopki. I teraz jak wygląda zdobywanie tych punktów? Generalnie driftujemy na offroadach, jeżdżąc na tych oponach takich szosowych. Driftujemy sobie, jeździmy w kółko, bokiem rozwalamy na przykład jakieś obiekty, które można zniszczyć. Uwaga na jakieś drobne kamienie, które są niezniszczalne lub drzewa, w które można się rozbić. Bo generalnie jak uderzysz w coś bardzo mocno, to cały twój mnożnik się skasuje i będziesz musiał go nabijać od nowa. Najlepiej skonstruujcie sobie jakiś samochód z napędem na 4 koła i szorujcie! Szorujcie, 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 aż zdobędziecie piąty mnożnik swoich punktów i będziecie mieli gdzieś w okolicy 50 tysięcy punktów zdobytych. Radzę wam, że jak macie już 5 razy na przykład 50 tysięcy, to żebyście od razu te punkty zdeponowali. To znaczy, zatrzymajcie się w miejscu na chwilę, aż wam te punkty się zdeponują i za te punkty dostaniecie wspomniane punkty umiejętności, które możecie wydać na perki. I potem jak wejdziecie sobie w perki, to możecie te punkty zdeponować, no na przykład nowe willspiny, albo z kolei nowe experience. W willspinach, których będziecie coś losować, wylosujecie kolejne samochody i potem sobie wybieracie z garażu te kolejne samochody. No i wybieracie kolejne perki. Ale najważniejsze jest to, żebyście najpierw wyfarmili sobie sporą ilość punktów, żeby po prostu szybciej wbijać te perki, które macie w danym samochodzie. I kolejna sprawa, uważajcie, żeby nie wydawać za dużo punktów w tych perkach, które macie do kupienia w każdym samochodzie. Skupiajcie się raczej na tych umiejętnościach, które gdzieś tam są na dole tej całej tabelki. No i zwróćcie uwagę, bo niektóre perki mogą mieć na przykład 25 punktów, a inne mogą mieć 1 i dają nam to samo, jeśli chodzi o przemieszczanie się w kierunku miejsca, w którym jest nasz willspin, albo na przykład punkty doświadczenia. Miejcie to na uwadze, starajcie się wydawać jak najmniej tych punktów doświadczenia, kiedy zdobywacie willspiny z perek. Ja wiem, że to może być kłopotliwe na początku, ale jak już ogarniecie, o co chodzi, to idzie to bardzo szybko i zobaczycie, że w ciągu, nie wiem, godzinki będziecie mieli sporo aut w garażu i dużo kasy przede wszystkim, bo z willspinów leci dużo hajsu, możecie sobie dropnąć na przykład 200 tysięcy, 35 tysięcy, 40 tysięcy, milion, pół miliona i tak dalej, i tak dalej. Więc willspiny są kluczowe, wbijajcie poziomy. To jest najlepszy sposób, żeby zacząć z wielkim kopem wejść w świat Forza Horizon 5 i na przykład zaskoczyć swojego znajomego, że hej, ja już mam Bugatti, zobacz. Albo o, ja już mam Koenigsegga, albo jakiś inny drogi samochód. No i z willspinów wylatują też bardzo rzadkie samochody z specjalnymi umiejętnościami. Niektóre rzadkie samochody posiadają w swoich umiejętnościach na przykład po 2 albo nawet po 3 super willspiny. Także miejcie to na uwadze, sprawdźcie to. Jest to najprostszy sposób na zdobywanie kasy i willspinów na początku. Myślę, że to jest bardzo przydatne dla osób, które kupują sobie na przykład Game Passa i mają ograniczony czas grania w Forza Horizon 5. No i chcą jak najwięcej, jak najszybciej przetestować, to dzięki temu możecie na przykład jeden dzień poświęćcie sobie tylko na to, żeby zdobywać jak najwięcej punktów umiejętności, a pozostałe 30 dni zabawy w Game Passie przeznaczycie sobie na to, żeby cieszyć się różnymi fantastycznymi samochodami i robić wyścigi, wygrywać je. No bo macie teraz na to środki. Także nie ma za co, bierzcie jak swoje, korzystajcie. Bardzo prosty sposób na zdobywanie hajsu i willspinów i samochodów w waszej ulubionej grze. Trzymajcie się, na razie, hejas!